przerażający deszcz i na koniec oberwanie chmury. W międzyczasie musieliśmy parokrotnie wyłączać sprzęt, niestety, bo groziło to poważnymi skutkami, ale potrafiliśmy grać bez prądu, bo przecież w końcu orkiestry dęte grają siłą woli i mechanicznym powietrzem. W związku z tym bawiliśmy się bardzo dobrze, humory dopisywały zarówno na pierwszym i drugim rejsie. Wszystko się udało, no chociaż życzylibyśmy sobie mniej specjalnych doznań w postaci deszczu. Na pewno dzisiejszy raz będę pamiętał do końca życia. Pogoda, myśleliśmy, modliliśmy się, że będzie dobrze. Było, jak płynęliśmy w tamtą stronę, a jak wracaliśmy, no to już tak za dobrze nie było. Ale grunt się udało. Bardzo fajnie się grało. Troszeczkę inaczej, bo nie był tak program wypełniony, jak miał być, ale pograliśmy sobie sami dla siebie takie utworki, które lubimy, tam dziewczyny pośpiewały, także fajnie było, trochę zmokliśmy. Pierwszy taki rejs, że mam nadzieję, że więcej takich nie będzie, ale fajnie było coś innego. Dzisiaj wyjątkowo bardzo mocno, jak cały mokry, tak? No, ale nie, fajnie było. To jest taka każda impreza, nawet jak pada, czy burza, grad, zawsze jest fajnie, bo jest coś innego, tak? Nie tak w sali, ludzie siedzą, słuchają pod krawatami, tylko jest tak luźno, tak?